W komentarzu powiem, iż 2017 roku jej świat dosłownie stanął na głowie. Beata Tyszkiewicz to definitywnie postać polskiej sceny medialnej, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Znana z licznych filmów, seriali, a także zasiadaniu w gronie jurorskim, tańca z gwiazdami podbijała serce Polaków przez dekady. Bójna kariera Beaty Tyszkiewicz. Beata Tyszkiewicz przed kamerą spędziła ponad 60 lat swojego życia. Wystąpiła w wielu kultowych filmach, jak chociażby drękopis znaleziony w Saragosie Wojciecha Jerzego Hase czy Noce i Dnie Jerzego Antczaka. Beata Tyszkiewicz wystąpiła także w wielu serialach, które stały się telewizyjnymi hitami, jak chociażby Polskie Drogi, Plebania, Magda M. Zdecydowanie jednak nieco młodsi odbiorcy pamiętają ją z roli jurorki tańca z gwiazdami. Wiele jej bliższych i dalszych przyjaciół wspomina, że Beata Tyszkiewicz dosłownie weszła do polskiej popkultury z przytupem. Ikona stylu i elegancji, olśniewająca uśmiechem, życzliwym spojrzeniem i intrygującą puentą. Zdecydowanie o takich postaciach polskiej sceny medialnej trudno zapomnieć. Po tych słowach jej świat miał legnąć w gruzach. W 2017 roku Beata Tyszkiewicz wstrząsnęła całym medialnym światem. Zadeklarowała definitywny koniec swojej medialnej kariery, powołując się na problemy zdrowotne. Od tego czasu nie pokazuje się publicznie. Jednakże kulisy odejścia pierwszej damy polskiego kina są nieco bardziej zawiłe, niż można przypuszczać. Faktem jest, że w 2017 roku aktorka przeżyła zawał, aczkolwiek dwa lata wcześniej ujawniła, że już dawno los chciał postawić na niej krzyżyk. Na początku lat 90. XX wieku usłyszała diagnozę, po której każdego przeszedłby dreszcz. Ma pani raka trzustki, wspomina po latach. Jej reakcja ponoć wstrząsnęła nawet lekarzami. Dlaczego nie ja? Przecież wszyscy chorują. Dzieci, młodzi ludzie, więc dlaczego nie ja ponoć miała zareagować Beata Tyszkiewicz? Beata Tyszkiewicz o swojej chorobie. Jak twierdzi Beata Tyszkiewicz, lekarze wprost nie mogli uwierzyć w jej niezachwiany spokój. Wie pani, 25 lat pracuję i jeszcze tego nie słyszałem. Wszyscy mówią, dlaczego właśnie mnie to spotkało? Wspominała aktorka. Ich zdziwienie było jeszcze większe, gdy okazało się, że stan Beaty Tyszkiewicz nie ma nic wspólnego z chorobą nowotworową. Na raka nie chorowałam. Lekarze po prostu nie mogli odkryć, że jestem uczulona na gluten, a efekty i objawy są podobne. Robili mi wszystkie badania, ale nie zrobili tego jednego, które wskazałoby prawdę. Dopiero potem okazało się, że to jednak nie rak, ale uczulenie wyznaje Beata Tyszkiewicz. Beata Tyszkiewicz na zasłużonej emeryturze. Niedawno głos w sprawie samopoczucia Beaty Tyszkiewicz zabrała jej córka Karolina Wajda. Mama czuje się znacznie lepiej. Ma w sobie mnóstwo radości życia. Widzi świat w pozytywnych barwach, mimo niedogodności wieku. Jest w świetnej formie umysłowej i nie brakuje jej poczucia humoru. Dziękuję, że jesteś z nami, do usłyszenia w kolejnym materiale.